Słuchasz SBS Po Polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Warszawy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kośniak-Kamysz ogłosił w piątek, że w najbliższych dniach ruszy budowa Tarczy Wschód, czyli systemu umocnień na wschodniej granicy Polski. Tarcza Wschód nie jest już tylko planem, założeniem i uchwałą Rady Ministrów, ale po testach, które przeprowadziliśmy, mogę spokojnie powiedzieć, w najbliższych dniach stanie się realnym projektem, zapowiedział minister. Program Tarcza Wschód zakłada budowę fortyfikacji i naturalnych przeszkód terenowych na odcinku około 800 km wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski. Tarcza ma zabezpieczać terytorium Polski przed najazdem obcych wojsk, a także wspomagać ochronę granic przed nielegalną imigracją z terenu Rosji i Białorusi. Rząd przeznaczy na budowę tarczy ponad 10 miliardów złotych. Prace przy budowie potrwają 4 lata. Bunt w Sądzie Najwyższym. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska otrzymała w czwartek oświadczenie podpisane przez 30 sędziów zasiadających w izbach cywilnej, karnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Sędziowie podkreślili w oświadczeniu, że nie zamierzają brać udziału w zwoływanych przez Manowską zgromadzeniach ogólnych Sądu Najwyższego do czasu przywrócenia w tej instytucji ładu konstytucyjnego. Nie będziemy uczestniczyć w zwoływanych zgromadzeniach ogólnych sędziów z uwagi na dopuszczenie do udziału w nich osób nieuprawnionych, a także z powodu manipulowania przebiegiem dotychczasowych zgromadzeń sędziów z naruszeniem przepisów konstytucyjnych. Dotyczy to również dokonania nominacji na stanowiska prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego, napisali sędziowie w oświadczeniu. Pismo złożone zostało w przeddzień zwołanego przez Małgorzatę Manowską posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Miało być to pierwsze takie zgromadzenie po czteroletniej przerwie. Poprzednie odbyło się w 2020 roku. Wyjaśnię, że w Sądzie Najwyższym trwa konflikt pomiędzy sędziami nominowanymi przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i poprzednich prezydentów, a tak zwanymi neosędziami nominowanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kłopot z tymi ostatnimi nominacjami polega na tym, że kandydatury prezydentowi przedstawia Krajowa Rada Sądownictwa, skrajnie upolityczniona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Niewłaściwość tych nominacji potwierdzały kilkukrotnie Europejskie Trybunały, a także Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zebrane w 2019 roku. W sobotę wieczorem w Warszawie na placu de filat uroczyście otwarto nowy gmach siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest wyjątkowy moment dla naszego miasta. Od wojny nie było w Warszawie miejsca od podstaw zbudowanego z myślą o sztuce, mówił podczas uroczystości otwarcia muzeum prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Chcemy całkowitej przemiany centrum Warszawy. Jednym z jego symboli będzie właśnie to nowe muzeum, a także plac centralny, który otworzymy na wiosnę. Bardzo się z tego cieszę, zwłaszcza że na tę chwilę czekaliśmy wiele lat, dodał prezydent. Gmach Muzeum usytuowany jest wzdłuż zachodniej strony ulicy Marszałkowskiej i ma niemal 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i składa się z sześciu kondygnacji skupionych wokół monumentalnej, centralnej klatki schodowej. Budynek, który zaprojektował nowojorski architekt Thomas Pfeiffer, wywołuje mieszane emocje i burze komentarzy w internecie. Nowoczesny, minimalistyczny budynek w kształcie prostopadłościanu o płaskich, białych ścianach bez żadnych zewnętrznych ozdób podzieliły Warszawiaków na zwolenników i przeciwników tej architektonicznej wizji. To nie jest żaden Guggenheim, uważa Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL, nawiązując do legendarnego muzeum w Nowym Jorku. To jest zwykłe pudło, dodaje. Z okazji otwarcia muzeum przygotowano ponad 100 różnych wydarzeń, m.in. koncert Kim Gordon, ikony amerykańskiej sceny alternatywnej, a także ponad 40 pokazów tanecznych i nocny maraton filmowy. Tymczasem w cieniu otwarcia nowego muzeum toczy się dyskusja, ile osób naprawdę mieszka w Warszawie? 1,8 800 ,000, czy ponad 2 miliony. Dane głównego urzędu statystycznego wskazują, że jest to nieco więcej niż milion 800 tysięcy osób, jednak dane telemetryczne zamówione przez biuro strategii i analiz Urzędu Miasta wskazują, że naprawdę w Warszawie może mieszkać nawet o 180 tysięcy osób więcej. Wiadomo, że liczba osób, które są zameldowane w mieście jest dużo niższa niż liczba osób, które faktycznie w nim mieszkają. Po drugie, mocno niedoszacowana jest także liczba obcokrajowców. Aby dokładnie ocenić, ile wynosi liczba mieszkańców Warszawy. Strategii i analiz skorzystało z danych telemetrycznych, czyli mówiąc jaśniej, z obserwacji użytkowników telefonów komórkowych. Dane te były zbierane przez cały październik zeszłego roku, a następnie zanonimizowane i zagregowane według lokalizacji i czasu. Z tego badania wynika, że w stolicy mieszka blisko 2 miliony 50 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę tę nową liczbę, Warszawa znajduje się w pierwszej dziesiątce największych miast w Europie pod względem liczby ludności. Warto dodać, że za Zauważalnym zjawiskiem jest silna zmienność liczby ludności Warszawy w różnych porach dnia oraz dniach tygodnia. W dni powszednie w mieście przybywa nawet o 150 do 200 tysięcy osób więcej niż w weekendy. Odpływ widać także wieczorami. Eksperci podkreślają, że weekendowe wyludnienia mają związek z metropolitalnym charakterem Warszawy. Wiele osób przebywających regularnie w mieście nie spełnia definicji mieszkańca, ale de facto Warszawa pozostaje centrum ich życia prywatnego czy zawodowego. Ten fakt nie może być. Zatem ignorowany przy planowaniu rozwoju miasta. Zauważają twórcy raportu. A skoro już jesteśmy w Warszawie, to warto także odnotować, że w najbliższy wtorek oficjalnie otwarta zostanie nowa trasa tramwajowa ze śródmieścia do Wilanowa. Nowa trasa liczy 6,5 km i znajduje się na niej 12 przystanków. Rozpoczyna się od skrzyżowania ulicy Puławskiej i Goworka. Z Puławskiej tramwaj zjedzie w dół ulicami Goworka i Spacerową, a następnie skręci w prawo w ulicę Belwederską i dalej ulicą Sobieskiego pojedzie prosto w kierunku miasteczka Wilanów, gdzie będzie miał pętle. Po wprowadzeniu priorytetu dla tramwajów czas dojazdu do Śródmieścia ma wynieść poniżej 30 minut. Nową trasą pojadą linie 14 i 16, a po wybudowaniu nowej odnogi na Stegny także linia 19. Tramwaj na przystanku będzie się pojawiał w szczycie co dwie minuty, a poza godzinami szczytu co 3 minuty. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski. Interesowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.